Paskudny wypadek. Ktoś może być ranny. Ktoś jest w tym samochodzie. Spokojnie, wyciągnę cię. Kogoś przygniótł samochód. Muszę się śpieszyć. Ofiarom już nic nie grozi. Teraz niech ratownicy robią swoje. Dzięki. Myślałem, że już po mnie. Do wszystkich. Głoszono włamanie. Tak, panie Lee? Peter, jesteśmy gotowi do przyjęcia. Czekamy na ciebie. Super, już lecę. Za wolno. Gdzie ja podziałem torbę? Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. Cześć, Peter. Czołem, ludziska. Jak idzie gra? A jak ci się wydaje? Wygrywam. Facet ma demencję starczą, Pete. Nie ma ze mną szans. No, ważne, że się dobrze bawicie. Hej, Peter. Co tam? Tak, tylko wpadłem. Hej, Martin, już jestem, przepraszam. Przyszedłeś w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, jak miło cię widzieć. Pomóc czymś? Tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich... Nie, 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 to znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem... tylko z tobą porozmawiać. Okej. Dobrze. Peter, masz jakiś kłopot? Chcesz pieniędzy? Nie, nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale nie trzeba, jest okej. Masz problemy sercowe, co? Co? Nie, no coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ, to świetna dziewczyna. To prawda, ale... Wasze dzieci byłyby naprawdę śliczne. Wow! Peter. Co się dzieje? No mów, nie wstydź się. Te ostatnie lata... Pomagałaś mi w koledżu i pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu i nie chciałaś
Nie chciałaś nic w zamian. Na świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Przyszłaś do nas 5 lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to ty inspirujesz mnie. Dziękuję, May, za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. No, jak to mówi ciocia, pomagając komuś... Pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy May do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Wiadomość od Yuri, odsłucham na zewnątrz. Peter, tak? May pokazała mi twoje zdjęcia z dzieciństwa. Wiadomość od Yuri. Hej, w domu aukcyjnym prowadzącym wyprzedaż majątku Fiska włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu? Nie chcę urządzać sceny, jeśli to nic. Wyprzedaż majątku Fiska! Fajnie się zapowiada! Ciekawe, co Kingpin chował w szafach. Musiałem iść do laboratorium, wybacz. Nie przepraszaj. Chciałam tylko powiedzieć, ile dla mnie znaczy to, co powiedziałeś. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze cię traktuję. Niepotrzebnie. Po tym, jak straciłem rodziców i wujka, nie wiem, ile razy bym się załamał, gdyby nie ty. To działa w dwie strony, Peter. Chciałam tylko, żebyś o tym wiedział. Ciociu, nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, pan Lee chyba potrzebuje pomocy. Muszę iść. Do zobaczenia, Peter. Kocham cię. Ja ciebie też. Uwaga wszyscy. Zgłoszono sprzedaż narkotyków. Funkcjonariusze potrzebni w Lenoxville. Funkcjonariusze, mamy 10-10, handel narkotykami. Funkcjonariusze przy Central Parku, udać się na miejsce. Ej, odwróć się w tę stronę! Nie byłoby Nowego Jorku bez handlarzy narkotyków. Spider-Man! Ej, panowie, nie można tak się uchylać od płacenia podatków. Fisk jednak trzymał tych początkujących dealerów w szachu. Zaraz, co to za uczucie? Czy ja za nim tęsknię?
To przecież aparat. Stój! Chłopie, gdyby mi płacili za każde stój,